Święto Grupy Artystycznej Teatr TCR, Święto Performance'u w Tychach. 10. Tycki Festiwal Performance nie byłby możliwy bez wsparcia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Nie byłby możliwy bez Miejskiego Centrum Kultury w Tychach, które nas tutaj gości i wspiera długotrwałą pracą wielu pracowników. Nie byłby możliwy bez Grupy Artystycznej Teatr TCR, którą tutaj na środku teraz widzicie. Dziękujemy za współpracę z patronami medialnymi, których było mnóstwo, i artykułów, jeżeli poszukacie w sieci, też jest już bardzo dużo o tym festiwalu. Patroni medialni to Gazeta Wyborcza, Polskie Radio Katowice, Inkubator Teatralny, Twoje Tychy, Radio Express i E-Teatr. A partnerami imprezy są firmy Invenio i Wielokran. Drodzy Państwo, teraz będzie miał przedsmak finału. Gra X, w której sami na dobrą sprawę nie wiemy, co się dzieje. Zrobiliśmy sobie coś. Dziękujemy, że wszyscy z nami jesteście na naszym święcie, bo nie wiemy, co się zaraz stanie. Zaczynamy. Nawet memer kiedyś umrze. Pomór. Analizuj to w byku. Tobie i sobie. Pikuś i ścikuś. Najlepsze akcesorium do wystroju wnętrz. Wszystko połączy. Klei całość po kupie. Błyszczy się.
Zioła na ołtarzach, chwasty w galeriach. Kwiaty, które sadzimy w naszych ogrodach, są wynikiem wieloletnich krzyżówek i prób zadowolenia gustów estetycznych i potrzeb epoki. Otaczające nas rośliny mówią o nas bardzo dużo. W parku, w ogródku, na obrazie, parapecie i na talerzu. Ewa Berens. Po co artysta sięgnął po zieleń? Rośliny dookoła nas są żywym dowodem zmian, jakie zachodzą w społeczeństwie, świadkami obecności człowieka w przestrzeni. Dziś natura nie jest już tylko inspiracją, lecz obiektem badań artystycznych. Wybór artysty, wybór gatunków, po jakie sięgają twórcy, to jak ich używać, nie jest kwestią przypadków. Bukiet kwiatów, zieleń namalowana, tle obrazu, pląd w parku mogą być źródłem wielu wiedzy historycznej i użytecznym archiwum społecznym. Historia sztuki o naturze napisała bardzo wiele. W końcu, według Seneki, wszelka sztuka jest naśladowaniem natury.
Jeden, dwa, trzy, cztery. Jeden obraz mówi więcej niż 1000 słów. Cześć, słuchajcie, nie mam za dużo czasu, więc szybko. Wspomnienia. A może to nie jest wspomnienie, może to jest sen, ale wydaje mi się, że bardziej wspomnienie. No, dobra, jest więc tak. Jest ciepły dzień, piękny, słoneczny, dużo zieleni. Wydaje mi się, że to albo późna wiosna, albo lato. Ale wcześniej chyba padał deszcz, tak mi się wydaje. Jest jakieś takie popołudnie. Ja mam jakieś, nie wiem, 6-7 lat być może. Jestem z moją mamą, chyba nie na spacerze, tylko gdzieś tam robiliśmy jakieś zakupy czy coś takiego. I mam taki obraz w głowie, że mama kupuje mi frutelle, kojarzycie? Takie gumy, cukierki rozpuszczalne i czapkę z daszkiem Moro. I widzę tą mamę moją siedzącą na jakimś takim murku. A później mam taką sytuację już jakby dalej, że jestem w moim bloku i patrzę z galerii, czy jakieś dzieci są na placu zabaw. Nie wiem czemu, ale to utkwiło we mnie bardzo mocno i wracam do tego wspomnienia i czuję takie ciepło w sobie, jak o tym myślę, jest mi dobrze. Dzięki. To była bardzo ciepła noc. A wyjątkowo chciałem sobie udowodnić, że jestem w stanie coś ze sobą zrobić. I nie chciałem kończyć na słuchaniu o motywacji, ale skorzystać z już wykreowanej. Wyszedłem około 23 z domu, żeby poskakać na skakance. Bardzo wiało, więc poszedłem pod tężnię w okolicy pewnej większej parafii. Krótka rozgrzewka i zacząłem skakać. Zacząłem też myśleć o Bogu, o tym jak bardzo jestem już od Niego daleko. Próbowałem mu pokazać, że pomimo jego wiatru w moją twarz, ja będę skakał. I już. To był dla mnie wielki i poważny akt buntu. Co prawda nie dokończyłem wtedy treningu, bo materiał, z którego skakanka została zrobiona, gonił za włoskim wiatrem. Z każdą próbą czułem coraz większe obrzydzenie do niego, złość za uprzykrzanie samorealizacji i narastające zmęczenie przed ranem. Rok później wymieniłem sznurek na stalową linę. Zmieniłem też miejsce. Teraz skaczę na pobliskiej siłowni pod chmurką. Pomyślałem ostatnio o tamtej nocy, o tym jak sam zrobiłem sobie szacha, jakiego chochoła postawiłem. Pomyślałem też, czy jeżeli on istnieje, to czy tak bardzo nie potrafił się powstrzymać od śmiechu, że aż... Nie wiem jak i kiedy to się zaczęło. Obliczyłem sobie, że jednej zapalniczki używam średnio 2 miesiące. To jest mocno uśredniony czas, bo pamiętam rekordzistki, które prawie 4 miesiące ze mną wytrzymały. Zawsze ładowałem je gazem tak długo, aż ostatecznie odmówiłem posłuszeństwa. Do tego momentu zebrałem 17 sztuk. Znowu uśredniając, prawie 3 lata w takim razie je zbieram, ale ja jestem pewien, że dużo dłużej to trwa, bo kilka zgubiłem, zostały zabrane przez kogoś na imprezie albo zaginęły w tajemniczych okolicznościach. Więc wydaje mi się, że jakieś dobre 5 lat zbieram zapalniczki. Nie pamiętam szczególnego dnia czy momentu. Po prostu od kilku lat czułem, że nie mogę tego robić. Nie mogę wyrzucać zapalniczek. Nie mogę już, bo stanie się coś złego. No i dokładnie 20 dnia listopada roku zeszłego uznałem, że to jakaś bzdura. Wyrzuciłem wszystkie do worka, wyszedłem z zamiarem wrzucenia do kosza na śmieci. Gdy tylko wyszedłem na ulicę, na moich oczach zderzyły się 2 samochody. Głośny huk, ludzie w panice, ktoś policję wzywa, ktoś pogotowie. Jak tylko upewniłem się, że wszystko jest ok, pod kontrolą, wróciłem do domu z workiem pełnym zapalniczek. No i co? Poczułem się winny, że to ja, że to kara, że chciałem je wyrzucić. Tak mam je do dziś. Nigdy, wiem, że nigdy ich już nie wyrzucę. A, no i coś jeszcze. Pierwsze pudełko po herbacie na nowym mieszkaniu. Ono też nie może być wyrzucone. Nie wiem, skąd mi się to bierze. Nie wiem. Kabel i przewód. Różnica pomiędzy tym poznałem mężczyzn lat. Kabel. Przyniosłem z budowy. Za blokiem budowała się dyskoteka z brzyd. To była taka tulina,
której wcześniej był przewód. Około 1,5 metra. Na tym kablu powiesił się mój ojciec. Zawiązał węzeł i na klamce do mojego pokoju powiesił się w dół. 3 miesiące później, będąc samemu w domu, w szufladzie znalazłem przewód. Przegiąłem go tak, żeby dwa jego końce zmieściły się w gniazdku. Użyłem też kombinerek, który był obok. Wypchnąłem do prądu. W tym momencie coś uderzyło i zniknął prąd. A mnie odrzuciło pod okno. Zgasło światło. O tej sytuacji przypomniałem sobie, jak miałem, nie wiem, 25 lat. Może 27. Wtedy sobie o tym przypomniałem. Do tego czasu nie myślałam o ojcu. Chciałabym podzielić się z wami pewnymi takimi moimi przemyśleniami, które w sumie to są takie banały życiowe, takie, które każdy z nas gdzieś tam słyszy i gdzieś tam sobie krążą i wydają się bardzo naiwne, a z drugiej strony właśnie przez ostatni czas stały się dla mnie bardzo aktualne i spowodowały taką chęć zadawania wielu pytań i dociekania właśnie, jakie są granice. Moje granice względem innych ludzi. Czy warto czasami przeciągać swoją granicę aż tak bardzo, że kosztem, swoim kosztem wobec innych, dla dobra innych, a później jakby samemu przechodzi się tą granicę i co niekoniecznie jest dla nas dobre. Zmagałam się ostatnio z pytaniem o granicę nadziei, granicę końca, takiego naszego bycia tu, pożegnania, czegoś takiego z jednej strony ostatecznego, a może z drugiej strony takiego, którego nie chcemy puścić, które chcemy zawsze zatrzymać w jakichś historiach, myślach, przedmiotach. To są takie proste rzeczy, ale... To jest muzeum performance. Dochodzi do sytuacji, w której rzeczy użyte w performance'ach dalej żyją. Historie, które opowiadaliśmy w performance'ach, dalej żyją. Performance jest najtrwalszą ze wszystkich sztuk, ponieważ jeżeli się gdzieś zaczął, to on tam nadal jest. Dalej są tam te wszystkie rzeczy, których użyliśmy w performance'ach i te wszystkie znaczenia, które nadaliśmy rzeczom. Zużyty gips, wypalone papierosy, wazeliny, zaszuszone owoce, brokat, włosy jednego z artystów. To wszystko żyje. Używane wielokrotnie w różnych performance'ach, puste lub prawie puste, albo jeszcze nie zaczęte, przygotowane na przyszłe performance'y, dalej to wszystko żyje. Performance. Najtrwalsza ze sztuk.